Zaczynamy nowy tydzień. Mamy poniedziałek, a Książeczka z Biblią na co dzień wita nas takimi tekstami biblijnymi. Pierwszy wyjęty jest z Księgi Sędziów, z rozdziału 10, wiersz 15. Rzekli synowie izraelscy do Pana: zgrzeszyliśmy. Uczyń z nami to, co Ci się dobrym wydaje. Tylko wyrwij nas dzisiaj. Łatwo zauważyć, że myślą przewodnią tego wiersza jest upamiętanie, skrucha. Izraelici doprowadzili się do takiej sytuacji bez wyjścia. Najpierw zaufali obcym bogom, a gdy przyszło niebezpieczeństwo ze strony Amonitów, modlili się do swoich bogów, ale bezskutecznie. Ich pomysł na życie zawiódł. I dopiero gdy poczuli przysłowiowy nóż na gardle, przypomnieli sobie, że przecież jest jeden prawdziwy Bóg, do którego niegdyś należeli. Myślę, że to jest taki moment, w którym pycha nie ma już nic do powiedzenia. Kiedy człowiek zaczyna pojmować, że to, co do tej pory jakoś się sprawdzało i pozwoliło bez Pana Boga obejść się w moim życiu, w końcu zawodzi i zostawia mnie z niczym. Izraelici doszli do takiego momentu, w którym zrozumieli, że albo Pan Bóg, albo koniec. I ta świadomość sprawiła, że Izraelici usunęli obcych bogów spośród siebie. Zrobili porządek w swoim życiu, ustanawiając na pierwszym miejscu tego, który na to miejsce jedynie zasługuje. Na szczęście ten epizod dobrze się kończy. Pan Bóg w wielkiej swej łaski wstawia się za swoim ludem i ratuje go z opresji. Na czym dzisiaj polegasz? Z kim wchodzisz w nowy tydzień? Czy twoim wyposażeniem są twoje siły, twoje zdolności, twoja moc? Pan Jezus powiedział, i to jest nasz drugi dzisiejszy fragment, że większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Naprawdę? Jeden grzesznik, który się upamięta, jest powodem takiej radości w niebie? Tak, bo upamiętanie to jest cud, na który nas nie stać. Ale możliwy jest dzięki Duchowi Świętemu, który przekonuje, uświadamia człowieka o jego fatalnym duchowym położeniu. To właśnie Duch Święty został posłany na świat, aby różnymi sposobami uświadamiać nam, że grzech jest wrogiem, którego sami nie pokonamy własnymi środkami. Ten grzech ma moc utrzymywać nas w przekonaniu, że Pan Bóg nie jest nam absolutnie niezbędny, aby ostatecznie doprowadzić do oddzielenia od Boga przez śmierć. Dlatego Duch Święty zawsze wskazuje na Pana Jezusa, jedynego ratownika, który może zmienić tą naszą sytuację. Powierzając się Jemu i z Nim idąc przez życie, zyskujemy całkowicie nową perspektywę, nowe serce, nowe myśli, nowe pragnienie, by to On był na pierwszym miejscu. Nie polegaj na sobie, ani na rzeczach tego świata. Wszystko tutaj jest chwilowe. Panie, powierzam nas Tobie. Proszę, prowadź nas w tym nowym dniu i w nowym tygodniu. Nie pozwól, abyśmy polegali na czymkolwiek bardziej niż na Tobie. Ty bądź naszym przewodnikiem, naszym Zbawicielem. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia.